witam Państwa. Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na naszym webinarze, który tak długo zapowiadaliśmy, Niezwykły Świat Jachtingu. Niestety w czasach pandemii tylko i wyłącznie w trybie online'owym. Jest mi strasznie miło przywitać naszych gości. Sylwia Trzeciak, kierownik oddziałów zewnętrznych Decpol Developer. Dzień dobry. Mistrz olimpijski, ambasador marki Solmalina, Mateusz Kusznajlewicz. Witam. Cześć, Mateuszu. Dzień dobry Państwu. Sebastian Barandziak, prezes firmy Decpol Developer. Szanowni Państwo, aby poznać Solmarinę, poczuć jej klimat, odkryć jej piękno, zaczynamy od naszego spotu filmowego. Życie jest podróżą pełną pasji i marzeń, ciągłą drogą, której trasę sami sobie wyznaczamy. Życie to doświadczanie i odkrywanie. Zacznij zmieniać przeciwności w możliwości. To twój czas na podejmowanie decyzji i odkrywanie pasji. Czas nabrać wiatru w żagle. Możesz dotrzeć do miejsc, które dotąd widywałeś tylko oczami wyobraźni. Poznać bliżej naturę. Odkryć prawdziwe piękno i nauczyć się je dostrzegać nawet w najmniejszych detalach. Wolność, niezależność, naturalna przestrzeń. Moment wytchnienia, który na wszystko pozwala spojrzeć inaczej. To wszystko czeka na Ciebie. Świat nieustannie daje Ci możliwości. To od Ciebie zależy, czy potrafisz je wykorzystać. Nowe wyzwania podejmowane są po to, by poznać samego siebie i nauczyć się doceniać to, co naprawdę ważne. To jest właśnie Twoje miejsce, Twój czas. Wykorzystaj go. Nie rezygnuj z marzeń. Zacznij je spełniać już teraz. Poznaj miejsce, w którym marzenia stają się rzeczywistością. Żyj. Nabierz wiatru w żagle. Odkryj nowe możliwości. Solmarina. Solmarina to miejsce przeznaczone przede wszystkim dla żeglarzy, ale nie tylko. Jachting to rzecz, która mi jest mało znana, ale mam nadzieję, Mateusz, że Ty przybliżysz nam jachting i swoją drogę i przygodę z jachtingiem. Zrobię to z przyjemnością. Zresztą powiem szczerze, że tak jak wiele rozmawiamy o jachtingu, o żeglarstwie, o jachtach, czy to żaglowych, czy motorowych, to zauważyłem, że niesamowicie szybko chwytacie ten temat przy naszej okazji naszej współpracy i bardzo się cieszę w ogóle, że jako Decpol Developer zdecydowaliście się na budowę tak wyjątkowego przedsięwzięcia, jakim jest Solmarina, bo to chyba pierwsze w Polsce, a jedne no, z wyjątkowych takich, patrząc na mapie Europy, miejsc, których wokół mariny, a wręcz można powiedzieć w samym środku inwestycji jest marina. I ja zawsze marzyłem o takiej współpracy, gdzie łączymy te dwa światy. Wasz biznes, w czym się specjalizujecie i mój świat, który właśnie związany jest z żeglarstwem, z jachtingiem. Z przyjemnością Państwu więcej o tym opowiem na podstawie no, także i zdjęć, które przygotowałem na dzisiejszą okazję. To pierwsze otwierające, które mogą Państwo teraz zobaczyć, nawiązuje do wspaniałego momentu, kiedy przekroczyłem metę ostatniego wyścigu na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Było to w Grecji w 2004 roku. To były moje trzecie Igrzyska Olimpijskie. Już wiedziałem, że mam medal. Stąd też taki uśmiech na ustach od ucha do ucha. Ale prawda jest taka, że to zdjęcie nie było tak aktualne jak to, które widzą Państwo teraz przed sobą. Teraz na takich łódkach pływam w pełnym ślizgu. Zazwyczaj w dwuosobowej załodze albo w trzyosobowej. Tak jak na tym zdjęciu, tamta łódka poprzednia to łódka klasy Star, a ta granatowa to łódka klasy 5,5, w ogóle wspaniałe jednostki zaprojektowane jeszcze w ubiegłym stuleciu, a dzisiaj oczywiście wybudowane według najnowszych technologii i mam przyjemność żeglować w ogóle w międzynarodowym towarzystwie. Oczywiście nadal z Polakami w polskich barwach, z POL na żaglu, ale chociażby zeszłoroczny sukces nasz razem z Bruno Pradą, którą teraz no, mogli Państwo zobaczyć zaraz na zdjęciu. To jest sukces, który zdobyliśmy w międzynarodowej
załodze. Oczywiście pływamy w pięknych okolicznościach przyrody. Tutaj na zdjęciu płyniemy na tle pięknego San Remo we Włoszech, gdzie startowaliśmy na Mistrzostwach Europy klasy właśnie 5,5. A tutaj wspomniany wcześniej Bruno Prada, Brazylijczyk, który w ogóle co ciekawe był przez 3 Igrzyska Olimpijskie, w których brałem udział, 3 Olimpiady, bo to ten czas pomiędzy Igrzyskami, moim jednym z największych rywali. A teraz stanowimy jedną załogę i w zeszłym roku wygraliśmy razem Mistrzostwo Świata w barwach, płynąc na łódce, w barwach Polski. No i tu właśnie ten Puchar Mistrzów Świata, akurat Bruno na tym zdjęciu nie ma, bo gdzieś już wznosił toast w barze, w klubie, ale to wspaniałe takie doświadczenia, emocje, więc dosyć pomimo... ciężki przedmiot. Tak, no i co ciekawe, jest to puchar przechodni, ufundowany po raz pierwszy w 1926 roku, więc wspaniałą tradycję ma ta klasa, no, żeglarstwo, no, z tym się też kojarzy. Więc to są wspaniałe momenty. Ja także jestem kapitanem polskiej reprezentacji na żeglarski mundial. Tutaj na zdjęciu mogą Państwo zobaczyć prezentację kapitanów. Stoimy na schodach Muzeum Olimpijskiego w Lozannie. Było to w zeszłym roku i przygotowujemy wszyscy nasze reprezentacje do tego wyjątkowego sportowego wydarzenia. Żeglarski mundial odbędzie się w 2022 roku. Weźmie w nim udział 56 państw, w tym także i Polska. I no my jako polska reprezentacja już trenujemy, już przygotowujemy się i w Szwajcarii, tam gdzie odbędzie się pierwsza edycja, ale także i w Polsce. Będzie dużo emocji, będzie dużo akcji, będzie naprawdę wiele się działo, więc zachęcam wszystkich Państwa do kibicowania naszym młodym polskim, utalentowanym żeglarzom. Na pewno pokażemy, na co nas stać i dobrze się do tego przygotuję. Moja przygoda z żeglarstwem rozpoczęła się 36 lat temu. Tak, był to rok 1984 i tutaj na zdjęciu będą mogli Państwo zobaczyć mnie niosącego właśnie w tym 1984 roku ster na ramieniu. Niosłem go do łódki, na której później żeglowaliśmy. To była ta Omega, zwykła, ta najbardziej popularna Omega. Na niej zacząłem swoją przygodę z żeglarstwem. Nauczyłem się, którą ręką trzymać ster, którą szaty, a później oczywiście moja kariera nabrała rozpędu. W 1992 roku zobaczyłem w telewizji Igrzyska Olimpijskie. To właśnie ten symbol, który widzą Państwo na swoim ekranie i zamarzyłem, żeby chociaż raz wziąć udział w tym wyjątkowym święcie sportu. Pierwsza taka okazja nadeszła na Igrzyskach w Atlancie, 4 lata później. Tam pojechałem, zakwalifikowałem się najpierw, później pojechałem jako 21-latek i ku zaskoczeniu chyba wszystkich, także i swoim, ale pomimo, że byłem świetnie przygotowany, ale jeszcze nie stawiany w gronie faworytów, wygrałem medal, zdobyłem medal i to nie brązowy, nie srebrny, a złoty od razu. To było oczywiście wielkie szczęście, święto, udzielało się no, to wielu osobom. To był wspaniały moment w mojej karierze sportowej. 4 lata później zakwalifikowałem się do Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Tam jechałem w zupełnie innej roli, w roli faworyta. Byłem aktualnym mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, mistrzem Europy. No właśnie, ale nie zawsze to, co mamy na swoim koncie, na wizytówce, w swoim CV od razu stawia nas na pozycji wygranej. Zapłaciłem dużą cenę za błąd, jaki popełniłem, przygotowując się do tych Igrzysk Olimpijskich, bo przetrenowałem się, po prostu zajechałem się. To był olbrzymi błąd. Chciałem odskoczyć jeszcze moim rywalom, więcej trenowałem i źle się to dla mnie skończyło. Zająłem 4. miejsce, najgorsze z możliwych, jakie może sobie wyobrazić faworyt jadący na takie zawody. Byłem bliski rzucenia tego wszystkiego w cholerę, zakończenia swojej kariery sportowej, ale po pewnym czasie, kiedy emocje ostygły, powiedziałem sobie, Mateusz, chyba najbardziej lubisz żeglować. I dlatego zacząłem się przygotowywać do Aten, wyciągnąłem wnioski z Sydney, proszę bardzo, jaką wspaniałą nagrodę przywiozłem. W ogóle się nie zmieniłeś. No właśnie, wiele osób mnie pyta, czy to na pewno ja na tym zdjęciu. Tak, inny miałem pomysł na siebie, szczególnie na fryzurę. No ale radość oczywiście wielka, bo zdobyłem swój 2. medal olimpijski. Nie złoty, nie srebrny, a brązowy, ale radość była oczywiście olbrzymia. To były moje ostatnie igrzyska, na których żeglowałem w pojedynkę. W Pekinie, 4 lata po Atenach, startowałem już na dwuosobowej łódce klasy Star.
z Dominikiem Życkim, którego widzą Państwo tutaj na zdjęciu. Co ciekawe, Dominik na tych pierwszych trzech igrzyskach w Atlancie, Sydney i w Atenach też pływał na finie i był moim największym rywalem. A później, jak widzicie, zaczęliśmy pływać razem w Pekinie, a później w Londynie w 2012 roku na takiej właśnie łódce klasy Star. Nie zdobyliśmy na igrzyskach medalu, ale w międzyczasie zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, więc był to wspaniały okres. I na Londynie zakończyłem jako zawodnik swoją karierę olimpijską. Już w Tokio, przepraszam, w Rio de Janeiro w 2016 nie startowałem, ale mam plan być w Tokio. Już nie w roli jako zawodnik, ale pomagać mojemu koledze, żeby to on zdobył medal olimpijski. Zobaczymy, jak pójdzie. Na pewno nowe, fajne doświadczenie. Czyli kariera trenera. Tak, bardziej takiego mentora, bo mam wiele innych rzeczy do zrobienia. Także jestem, jak widać, startuję jako zawodnik, ale tutaj pomagam koledze przede wszystkim, bo to też takie fajne uczucie. Zapraszam w ogóle do wspaniałego świata jachtingu, bo jest on wyjątkowy. Niekoniecznie trzeba od razu pójść tak jak ja. Ostro w sport, można traktować to jako przyjemność i myślę, że większość ludzi na świecie właśnie tak podchodzi do jachtingu. Wybiera sobie albo jachty żaglowe, albo motorowe. Przy żaglowych tutaj pokazuję na zdjęciach Państwu dwie najbardziej, myślę, że najbardziej sprawdzone rozmiarowo jednostki, na których można żaglować na Zatoce Gdańskiej, na Bałtyku. Taki jacht 10-metrowy, 33-36-stopowy. Tak się określa rozmiar jachtu, długość po pokładzie. Myślę, że te właśnie 10, 11, 12 metrów to jest najlepszy rozmiar. Można oczywiście zdecydować się na większe, nawet takie 15-18-metrowe, ale od razu wskazuję, że takie 42-stopowe, czyli coś koło 13 metrów długości, najlepiej sprawdzają się tutaj i najwięcej komfortu też dają. Są oczywiście jachty też motorowe. Tutaj nawet mogę powiedzieć, wybór jest większy o takich małych motoróweczek, gdzie można sobie wyskoczyć. Nawet silnik mają zaburtowy, gdzie można go podnieść i płynąć tuż pod przyczepy zaparkowane na Półwyspie Helskim, bo tam można odwiedzić swoich znajomych, których pewno mnóstwo. Są różne formy, właśnie szczególnie ten Półwysep Helski jest wspaniały, żeby tak podpłynąć jak tym motorowym. I ten oczywiście można wybrać trochę większe, tak jak w tym na środkowym zdjęciu na dole Państwo widzą. Mają trzy poziomy, ten poziom sypialniany, nazwijmy to, taki do środkowy, gdzie jest także konsola do sterowania jachtem, gdzie jest także kambuz, czyli kuchnia i salon. No i na górze flybridge, gdzie no, przepiękne widoki stamtąd są. Polecam taką jednostkę tutaj na Zatoce Gdańskiej. Najlepiej zaparkować ją w Solmarinie. No i oczywiście większe jednostki, no to już jachty motorowe, luksusowe, no te najczęściej można spotkać na Morzu Śródziemnym, ale też zdarzają się tutaj na Bałtyku. Jachty motorowe, jachty żaglowe, a co z najwspanialszymi wydarzeniami żeglarskimi, które mają miejsce nawet teraz albo zaraz się wydarzą? Dwa mam takie dla Państwa przygotowane na dzisiaj. Pierwsze to regaty Vendée Globe, regaty samotników. To jest, można powiedzieć, taka wyprawa dookoła świata. Na mapie na górze mogą Państwo zobaczyć trasę. Płyną z Francji przez Ocean Atlantycki. Właśnie oni teraz płyną po oceanie. Jak dzisiaj oglądamy to spotkanie z nami, widzą Państwo, to oni właśnie zbliżają się do Kapsztadu na dole, mijają zaraz przylądek Dobrej Nadziei, będą płynąć Oceanem Indyjskim w kierunku Australii, później Nowej Zelandii, a później Oceanem Spokojnym, nie takim spokojnym zazwyczaj, w kierunku przylądka Horn i do góry znów Atlantykiem. Taka wyprawa na takich jachtach, które widzą Państwo na zdjęciu, zajmuje około 70 dni, więc naprawdę wyzwanie niebywałe. Jest także Puchar Ameryki. Można powiedzieć, to jest taki Mount Everest dla żeglarzy. Kiedyś, w dawnych latach, żeglarstwo w Pucharze Ameryki odbywało się na jachtach, takie jak widzą Państwo na zdjęciu po lewej stronie, ale ostatnio te jachty zaczęły unosić się nad wodą. Pływają na hydrofoilach, tak jak wodoloty kiedyś pływały na Hels Gdańska. Tak teraz właśnie te jednostki już tak przyspieszają. Kiedyś to były katamarany, a to zdjęcie po prawej stronie na dole to jednostka, która będzie walczyła o Puchar Ameryki w
w najbliższej edycji, już w marcu przyszłego roku. A pretendenci do Pucharu Ameryki, do walki właśnie z Nowozelandczykami, którzy będą bronić Pucharu Ameryki, rozpoczną już swoją rywalizację w grudniu i w styczniu, więc nieopodal. Zachęcam do oglądania. America's Cup to wspaniałe jednostki, porównywalne często żeglarsko do Formuły 1 w sporcie motorowym, naprawdę wyjątkowe, świat jachtingu. I do takiego właśnie Państwa zapraszam. Cieszę się, że mogłem o tym poopowiadać. To wszystko, mam nadzieję, będziemy mogli też, no może nie wszystko, nie Puchar Ameryki, ale wiele tych jachtów zobaczyć, kiedy spotkamy się w Solmarinie już od kwietnia, prawda? Kiedy sezon żeglarski się rozpocznie, a Solmarina już będzie oddana do użytku, pierwszy etap. No ja już się nie mogę doczekać, więc zapraszam do wspaniałego świata jachtingu. Dziękujemy bardzo, Mateusz. Tak się zastanawiam, czy wyobrażasz sobie, że na którychś mistrzostwach olimpijskich ciebie nie będzie? Czy to w ogóle jest możliwe? No tak było w Rio, kibicowałem naszym polskim żeglarzom i wielu moim kolegom z zagranicy. Część z nich zdobyła medale olimpijskie i to było wspaniałe doświadczenie. Ja przechodzę przez swoje życie w sposób taki ciekawy, że nie chcę robić cały czas tego samego. Ja, no, jak byłem małym zawodnikiem, marzyłem o tych igrzyskach olimpijskich. Mam na swoim koncie 5 startów. Nie każde, jak widzieli Państwo, zakończyły się sukcesem, były też porażki. Ale ten etap już mam za sobą. I teraz mam zupełnie inny świat jachtingu przed sobą. Nadal ścigam się, ale już nie w sporcie olimpijskim. Może w przyszłości gdzieś także będę uczestniczył w Pucharze Ameryki. Kto wie? Wszystko przed nami. W żeglarstwie nie ma limitów wiekowych. Można uprawiać ten sport, czy sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, niezależnie od wieku. No tak, ale trzeba trenować i forma musi być. O tak, oczywiście. No ale to dla chcącego nie jest trudnego. Ale to miło, że wspomniałeś, bo rzeczywiście, szanowni Państwo, Solmarina to będzie takie miejsce, w którym już od kwietnia będziemy mogli się spotkać, otworzymy sezon. Będą tam różnego rodzaju zawody. Myślę, że w maju będziemy się spotykać po raz pierwszy na otwarcie sezonu żeglarskiego. Później będziemy bili mistrza w zawodach. Jakiego zobaczy mistrza? No, tu mistrza jednego mamy tak naprawdę. Że Sebastiana. Sebastian, ty również żeglujesz, prawda? Tak, mam patent. A, rozumiem. Bardzo dobrze. To super. Czyli żeglujesz. Drodzy Państwo, ale tak naprawdę piękne miejsce to nie tylko miejsce, które zachwyca swoją urodą, ale to też inne atuty, lokalizacja, architektura. O tym Sebastian rozmawiał z architektem Solmariny, panem Marcinem Karczewskim. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z architektem naszej inwestycji Solmarina, z Marcinem Karczewskim. Witaj, Marcinie. Witaj, Sebastianie. Marcin, wasze studio K&N Design jest autorem projektu naszej inwestycji Solmarina. Jeżeli patrzysz na tą inwestycję, powiedz, jakie obrazy masz przed oczami? Sebastianie, pierwsza myśl, pierwszy obraz to cudowne włoskie wakacje. Zatoka skąpana w słońcu i lazur wody poprzecinany białymi jachtami. Ale tak naprawdę dla mnie jako architekta ważniejszy jest ten drugi obraz. Obraz szczęśliwych ludzi, pełnych pasji, którzy doskonale funkcjonują w zaprojektowanej przez nas przestrzeni. Przestrzeni, która spełnia ich oczekiwania materialne i duchowe. No, podstawą takiego tworzenia jest pewnie pasja. Powiedz mi, co towarzyszyło Tobie i Twojemu zespołowi, czym się inspirowaliście, projektując inwestycje Solmarina? Zanim odpowiem, chciałem tylko powiedzieć, że początkowa, pierwotna koncepcja tego projektu powstała przy udziale Olgierda Bagińskiego i Lecha Słuczyńskiego. A obecny charakter i kształt tego osiedla odpowiedzialna jest nasza pracownia. Ale wracając do pytania, pasja i oddanie to jest to, czym się kierujemy na co dzień i w trakcie projektowania. Inspiracją dla nas były kameralne włoskie porty, których nazwy stały się też pomysłem na nazewnictwo budynków. Como,
Portofino, również same jachty, biel, elementy drewniane. W architekturze wprowadziliśmy duże przeszklenia po to, aby mieszkańcom dać poczucie otwartej, dużej przestrzeni. I tutaj duży nacisk kładliśmy przede wszystkim na funkcjonalność, tak aby mieszkańcy dobrze się tam czuli. No, dla nas, inwestora, poczucie przyszłych i potencjalnych inwestorów jest bardzo, bardzo ważne. Jak patrzę na ten projekt, to prostota, umiar, jakość. To takie elementy, takie przymiotniki, które mi przychodzą na myśl, patrząc właśnie na tą inwestycję. Chciałbyś jakoś skomentować? Sebastianie, bardzo się cieszę, że zwróciłeś właśnie na to uwagę, bo są to wartości, którymi się kierowaliśmy w trakcie projektowania. Zależało nam, aby architektura sama w sobie nie krzyczała. My nie chcieliśmy tutaj postawić pomnika dla siebie. Zależało nam, aby architektura tych budynków była bardziej tłem, żeby użytkownicy dobrze się czuli w zaprojektowanej przez nas przestrzeni. Stąd też takie estetyczne trochę podejście do bryły budynku, prosta forma, neutralne kolory. Postawiliśmy bardziej na jakość materiałów. Tu zdecydowaliśmy się na materiały naturalne i dość trwałe, takie jak drewno, spieki ceramiczne. Czyli rozumiem, naturalne zastosowanie naturalnych materiałów jest ważne dla architekta. Tak samo dla nas jako inwestorów, dewelopera, ważne jest naturalne położenie, lokalizacja danej inwestycji. Jesteśmy tutaj w otoczeniu, w sąsiedztwie Martwej Wisły, czy też Zatoki Gdańskiej. Czy to środowisko również stanowiło dla Was inspirację? Bezwzględnie. Uważam, że lokalizacja portu jachtowego w tym miejscu wydaje się być wręcz rzeczą naturalną, wykorzystującą, staraliśmy się wykorzystać właśnie potencjał tej działki. Zwróć proszę uwagę, że mamy bezpośredni dostęp do szlaku wodnego. W ciągu kilkunastu minut możemy się znaleźć na otwartym morzu. Dodatkowo bardzo ważna jest lokalizacja tętniącego życiem Gdańska, do którego dostęp jest bardzo łatwy i szybki, oraz bliskość Wyspy Sobieszewskiej, która posiada bardzo wiele walorów przyrodniczych. Drodzy Państwo, aby się o tym przekonać, trzeba po prostu do nas przyjechać, do czego serdecznie zapraszam. Dziękuję, Marcin, i dziękuję Państwu. Sebastianie, dziękuję serdecznie. Rzeczywiście architektura robi bardzo duże wrażenie, jednak no, nie bez znaczenia jest lokalizacja. Sebastian, opowiedz proszę, skąd pomysł na to miejsce, skąd pomysł na marinę u wybrzeży Gdańska, u wybrzeży Martwej Wisły? No, odpowiedź tak naprawdę na to pytanie nie jest taka prosta. Przyglądaliśmy się jako DECPOL dosyć długo całej Wyspie Sobieszewskiej, bo trzeba powiedzieć, że Sol Marina znajduje się tuż przed wjazdem na Wyspę Sobieszewską, dzielnica Gdańska, która tak naprawdę przez wiele lat była zapomnianą dzielnicą. Dopiero przez inwestycje komunalne świętej pamięci prezydenta Adamowicza nabrała blasku, a tak naprawdę finalizacją tego było otworzenie mostu nad Martwą Wisłą, które spowoduje w najbliższych czasach, myślę, że bardzo duży rozkwit tej wyspy, ponieważ walory, jakie tam się znajdują, no są naprawdę no niespotykane w Europie, a na pewno w Polsce. Więc nie był to wybór prosty. My, myśląc o Sol Marinie, myślimy o całej kompleksie Wyspy Sobieszewskiej, na której powstaną również inne inwestycje, jak Grano Residence, które jest zlokalizowane 300 metrów od morza, czy inwestycja Fun Park, która będzie dedykowana bardziej dla rodzin z dziećmi, i troszeczkę pomniejsze inwestycje. Więc inwestycja rzeczywiście wyjątkowa i myślę, że o szczegóły to poprosiłbym może Ciebie, Sylwia,
Jakbyś dała radę coś powiedzieć więcej na ten temat. Z całą pewnością Sylwia da radę. Prosimy. Na wstępie chciałabym jeszcze Państwu podziękować za Państwa obecność, że dzisiaj jesteście Państwo z nami. A wracając jeszcze, dodając do lokalizacji, jeżeli mówimy o Solmarinie, to przede wszystkim należy wspomnieć, że Solmarina jest realizowana w pierwszej linii zabudowy, tuż przy nabrzeżu Martwej Wisły. I tak jak Sebastian wspomniał, oczywiście tuż przed wjazdem na wyspę Sobieszewską po lewej stronie. Ale ja zawsze powtarzam, że lokalizacja to nie tylko punkt na mapie, który możemy odznaczyć, ale też przede wszystkim możliwości, które są z nią związane. W przypadku Solmariny mamy odległość około 15 km od centrum Gdańska, czyli tak naprawdę na wyciągnięcie ręki mamy wszystkie atuty dotyczące tego miasta, a także to, co oferuje nam Wyspa Sobieszewska, bo między innymi Solmarina oddalona jest od najdłuższej plaży w Gdańsku około 2,5 km. Jednak mówiąc też o Solmarinie, nie możemy zapomnieć, że my nie mówimy tylko i wyłącznie o pierwszym etapie. Planowane są również dwa kolejne. Tutaj taki rąbek tajemnicy troszkę uchylimy, że w kolejnych dwóch etapach zaplanowanych zostało ponad 200 apartamentów. My z kolei dzisiaj zaprosiliśmy Państwa, żeby porozmawiać o pierwszym etapie. W pierwszym etapie mamy na obecną chwilę zarówno niskie budynki, w których są apartamenty, i tak naprawdę już jesteśmy na wysokim etapie zaawansowania, jeżeli chodzi o budowę tych apartamentów, bo tak jak tutaj wspomnieliśmy wcześniej, pierwsze klucze dla nabywców zostaną wydane do końca kwietnia i struktura jest przeróżna. Tutaj mamy do dyspozycji od 40 do 89 nawet metrów kwadratowych apartamenty, zarówno z ogródkami czy balkonami, a także nawet z tarasami, które sięgają wielkości około 55 metrów. Wspomniałam też Państwu o wysokim budynku, będzie to 10-piętrowy budynek, w którym zlokalizowane będą pokoje hotelowe. Zaplanowanych jest 130 jednostek hotelowych i dobra wiadomość, już budowę rozpoczniemy w pierwszej połowie przyszłego roku, czyli zakończenie szacujemy na kwiecień 2023 roku. Jednak mówiąc o Solmarinie, nawet o tym pierwszym etapie, to nie mówimy tylko i wyłącznie o apartamentach, czy też o pokojach hotelowych, czy nawet miejscach parkingowych naziemnych. To, co wyróżnia naszą inwestycję, to, co jest jej w sumie największym atutem, to jest możliwość miejsc cumowniczych na łodzie. Jest to możliwość zakupu jako prawa do wyłącznego korzystania, nie najem, nie dzierżawa, jest to prawo własności do korzystania z takiego miejsca. I ta szerokość tych miejsc powoduje, że tak naprawdę z łatwością zarówno zacumujemy i przodem, i tyłem. Jednostki, które mogą wpłynąć do naszego, oczywiście mówimy cały czas o wewnętrznej marinie, to jednostki, które mogą wpłynąć, to jest około 12-metrowy jacht. Profesjonalnie mówi się 40 stóp, jak rozumiem, tak? Pan Mateusz potwierdza. I na zakończenie jeszcze to, co chciałabym dodać, bo o Solmarinie naprawdę możemy rozmawiać tutaj godzinami, o atutach i o tym, co jest w naszym pierwszym etapie. Jednak to, co jeszcze warto zwrócić, to na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim również, że będzie kapitanat. Kapitanat, który będzie w pełni wyposażony. Tak, to prawda. I teraz tak można by się było tak... Oglądam sobie również te wizualizacje Solmariny. Woda, piękna przyroda, naturalna przestrzeń, Sobieszewo, bliskość Sobieszewa, czyli najszersze plaże w Gdańsku, ptasi raj. Dodatkowo bliski Gdańsk, do którego dopłyniemy z Solmariny w 10 minut, 15. Dokładnie, liczyliśmy 11 minut. To czyli szybciej niż samochodem, tak naprawdę. Tak, oczywiście. I droga jest fajna, bardzo ciekawa. No to oznacza, że to jest doskonałe miejsce na to, żeby mieć tam swój drugi dom. Mateusz, ty bardzo dużo podróżujesz po świecie. Jak z twojego punktu widzenia wygląda taka chęć zrównoważenia życia poprzez posiadanie swojego drugiego domu? No przy tym intensywnym trybie życia, który w tych czasach nam towarzyszy, to myślę, że to jest bardzo istotne. Każdy ma tam gdzieś swój sposób na to, jak odpoczywa, jak regeneruje się, jak zbiera tą nową energię do kolejnego tygodnia. W moim przypadku zawsze jest to ten weekend, który zaczyna się w piątek po południu, kiedy oczywiście nie trenuję, nie startuję, bo często regaty są też w weekend, ale to jest właśnie ten czas, kiedy nawet gdzieś wyjedziemy z rodziną, z najbliższymi, ze znajomymi i tam mamy swoje miejsce. I znam wiele osób, które myślą, które na co dzień mieszkają w Warszawie, w Toruniu, w Bydgoszczy czy w Łodzi, bo komunikacja z Trójmiastem jest wyjątkowo dobra. Chociaż także ci, którzy mogą dolecieć nawet z Wrocławia czy z Katowic,
żeby mieć takie swoje drugie miejsce nad morzem przede wszystkim, żeby było ten widok na wodę i jeszcze na jachty, które towarzyszy, to naprawdę to jest coś, co daje bardzo dużo dobrej energii. Więc myślę, że to może być ciekawe rozwiązanie, ciekawa propozycja. To jest ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy tak myślą o swoim drugim domu. Właśnie blisko mariny, blisko jachtów i blisko natury. Czyli second home jest sposobem na work-life balance, tak można powiedzieć? Bez dwóch zdań. To super. Też tak myślę i patrząc na samą inwestycję, rzeczywiście to otoczenie robi takie wrażenie ciepła, przytulnego, takiej jakby rodzinnej atmosfery, którą gdzieś tam sobie mogę zbudować w takiej inwestycji. To prawda, second home to idealne miejsce na work-life balance, jednak dobrze też myśleć o miejscu, w które można zainwestować i które będzie w jakiś sposób pracowało na zwrot z inwestycji. Rozmawialiśmy o tym z Mateuszem. Zapraszam na film. No właśnie, ale powiedz, bo teraz mamy wyjątkowe czasy. Wszechobecna pandemia. Można by powiedzieć też, że rynek gospodarczy się niejako załamał. Jak to teraz jest z inwestowaniem? Teraz, czy to jest dobry moment na zainwestowanie w nieruchomość? Rzeczywiście można by było się zacząć zastanawiać, czy warto jest inwestować dzisiaj w nieruchomości, ale rynek pokazuje, że szczególnie w te nieruchomości premium Polacy bardzo chętnie inwestują. Nawet przygotowałem kilka cyfr i nawet pomimo tego, że ceny tych nieruchomości jeszcze dalej w dalszym ciągu rosną, i też nie ukrywam, powiem szczerze, pewnie będą rosły, ponieważ jakby koszty wytworzenia inwestycji nie maleją, więc nie ma co się też spodziewać, że nagle rynek pandemii zmieni się aż tak, że ceny spadną o połowę, to się najprawdopodobniej nie wydarzy. Mam tutaj przed sobą raport KPMG z rynku nieruchomości luksusowych i on rozwijał się w ciągu ostatnich 4 lat bardzo dynamicznie i co ciekawe, dzisiaj rozwija się również. Być może zakupy nieruchomości premium zmieniły swoją preferencję pod kątem, jaki to jest model inwestycyjny, który wybieram dla siebie. Co masz na myśli, mówiąc o modelu? Jakbyś mógł trochę rozwinąć ten temat? A model inwestycyjny mam tutaj na myśli to, czy to ma być wynajem długoterminowy, czy wynajem krótkoterminowy, czy inwestycja konto hotelowa. Ale wracając do tego, o co pytałeś, to tak naprawdę wartość tego rynku zbliża się do 4 miliardów złotych. Wciąż powiększa się ta grupa osób nabywających nieruchomości. I co ciekawe, dlaczego tak się dzieje? A dzieje się dlatego, że te ceny tych nieruchomości w Polsce jeszcze nie są cenami, które można przyrównać do Europy. Gdybyśmy dzisiaj mieli kupić dobrą nieruchomość w dobrym miejscu, bo jak wiadomo, lokalizacja to podstawowy element inwestowania w nieruchomości, to nie ukrywam, pewnie musielibyśmy zapłacić wartość mniej więcej około 6,5 tysiąca euro za 1 metr kwadratowy. Mówię o Polsce, mówię o Gdańsku, Warszawie i dobrych lokalizacjach destynacyjnych, takie, które są wyposażone w wszystko, aby nieruchomość, którą nabędę, dobrze się wynajmowała. Tutaj spojrzę w dane. Dla porównania, za metr kwadratowy inwestycji o podobnym standardzie w Berlinie należy zapłacić ponad 9 tysięcy euro za metr kwadratowy, w Paryżu 15 tysięcy euro, a w Londynie 18 tysięcy euro. Co za tym idzie? No bardzo prosta rzecz. Ceny wynajmu nie różnią się aż tak bardzo jak ceny nabycia nieruchomości. W związku z powyższym wartość zwrotu z inwestycji w Polsce jest najwyższa ze względu na najniższą cenę nabycia. W momencie, kiedy mówimy o Berlinie, o Londynie, Paryżu, to te ceny są wysokie, a zatem wartość zwrotu z inwestycji jest tym samym niższa. Czyli warto powiedzieć, że w Polsce opłaca się jeszcze inwestować w nieruchomości. No właśnie, w Polsce jeszcze opłaca się inwestować. Te ceny nieruchomości nie są cenami, które w tej chwili obowiązują w podobnych lokalizacjach w Europie. Sebastian, ty posługujesz się cyframi dotyczącymi inwestowania w sposób perfekcyjny. Pięknie nam o tym opowiedz.
Tak, dziękuję bardzo, że tak to podsumowałeś. Rzeczywiście Sol Marina jest wyjątkowym miejscem również do inwestowania. Oprócz tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to dobra inwestycja w nieruchomości. W ogóle inwestowanie w nieruchomości uważam za jedną z lepszych form. Może nie jest to najbardziej zyskowna forma, ale rzeczywiście jest to forma, w której mamy duże poczucie bezpieczeństwa i na to poczucie bezpieczeństwa zwracamy szczególną uwagę w przypadku naszych inwestycji, jeżeli chodzi o grupę Dekpol. Warto inwestować, jak mówią i teraz pokazujemy nasi politycy. Waldemar Pawlak w 2010 roku nie wierzy w ZUS-y. Myślę, że dalej będzie podtrzymywał swoje zdanie. A Włodzimierz Cimoszewicz w 1997 roku również podsumował, że powinniśmy się zabezpieczać. To była jego wypowiedź tuż po powodzi w Polsce. Kosztowało go to stanowisko, ale myślę, że te słowa warto sobie wziąć do serca i po prostu inwestować. Jedną z tych form właśnie jest inwestowanie w nieruchomości i być może inwestowanie również w Sol Marina. Oczywiście ta inwestycja nie jest dla każdego i myślę, że osoby, które robią swoje pierwsze kroki w nieruchomościach, raczej powinny zastanowić się nad inną inwestycją, ale dla osób, dla których to jest już kolejna forma, kolejna inwestycja, w której wkładają swoje pieniądze, jest to dobra lokata kapitału. Tutaj mówimy o dwóch możliwościach przychodu, czyli o możliwościach zainwestowania w apartamenty, z których możemy korzystać dowolnie, w każdy dowolny dzień roku, ewentualnie uzupełniając właśnie to wynajmem krótko czy średnioterminowym. I druga forma to kondo hotel, gdzie jest to kolejna inwestycja Dekpolu już, to już będzie trzeci kondo hotel u nas w firmie, gdzie tak naprawdę jest to wolność finansowa, tak to nazywamy, mówimy to o stałym, pasywnym dochodzie, gdzie nie trzeba angażować się aż tak bardzo w samą działalność operacyjną hotelu. Sebastian, ty zainwestowałeś? No, absolutnie, ja zainwestowałem w różne formy, ale rzeczywiście bardziej w nieruchomości. To czuję, to wiem i tak jak mówiłem wcześniej, uważam to za formę dość bezpieczną inwestowania. Kondo hotel to ten wysoki budynek, który Państwo w tej chwili widzicie na slajdzie? Tak, jego budowa powinna rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zakończenie jest planowane na 2023 rok. W tych budynkach będziemy mieć 130 apartamentów hotelowych i całe zaplecze hotelowe, czyli część basenowa, spa, konferencyjna, restauracje. To będą te rzeczy, które będą towarzyszyły, które będą do wykorzystania dla wszystkich właścicieli lokali na apartamentach, na całej inwestycji. Jeżeli chodzi o argumenty, które przemawiają za inwestowaniem w Sol Marina, to absolutnie to, co najważniejsze w nieruchomościach, to jest jego lokalizacja. O tym już wspominaliśmy. Przepiękna Wyspa Sobieszewska, bursztynowe plaże, dwa parki, dwa rezerwaty przyrody, dwa jeziora, co ciekawe, też na wyspie. Dużo ścieżek rowerowych, dużo ścieżek pieszych. Warto przyjechać, zachęcamy zobaczyć, jak to wygląda na żywo, jeżeli ktoś nie miał okazji być, a rzeczywiście ta komunikacja w tej chwili z całą Polską przez autostradę A1 i drogę ekspresową S7 jest po prostu doskonała. Dopracowana architektura, o tym też już wcześniej rozmawialiśmy, rozmawiając z architektem inwestycji. To jest ważne na przyszłość, tak, ta architektura ma być po prostu ponadczasowa. Marina jachtowa, wyjątkowe miejsce, o tym wspominał Mateusz. Myślę, że w Europie niewiele jest takich miejsc, gdzie możesz kupić na własność swoje miejsce w marinie i mieć jedną nogą przejść i być w swoim apartamencie. Myślę, że to jest naprawdę wyjątkowa okazja. Sama struktura lokali, o tym już też nie mówiliśmy, ale pozwalająca inwestować właśnie w różne formy, lokale dwupokojowe, ale też i większe apartamenty są możliwe na nasze inwestycje. I sama strefa wellness z basenem, my myślimy o Sol Marina jako komplecie, jeżeli chodzi o możliwość pracowania tych obiektów w lato, ale również tą część jakby zimową. Lato jest oczywiste, zima jest inna, ale właśnie bliskość miasta spowoduje to, że będziemy gości mieć po prostu cały rok. Same modele biznesowe, jeżeli chodzi o apartamenty i kondo hotel, różnią się od siebie znacząco. Tak jak wspominałem wcześniej, kondo hotel to bardziej kwestia inwestycji sama w sobie. Pobytu właścicielskiego mamy tutaj możliwość tylko 14 dni, gdzie w przypadku apartamentów ten pobyt właścicielski właściwie jest nieograniczony i jest po prostu dowolny.
przypadku kondo hotelu mamy umowę na 15 lat, w przypadku inwestycji w apartament jest to umowa na czas nieoznaczony. Podział przychodów jest różny, w przypadku kondo hotelu dzielimy się pół na pół z właścicielami obiektów, natomiast w przypadku apartamentów jest to podział klasyczny 70/30. W przypadku kondo hotelu mamy to rozliczenie w kondominium, tak? Czyli komuna, kondominium, łączymy wszystkie przychody wszystkich lokali w jeden i wtedy dzielimy ten przychód pół na pół. Natomiast w przypadku apartamentów ten podział jest tylko i wyłącznie z państwa lokalu. Nie łączymy tego w żadnym z innymi lokalami, tylko tyle, ile będzie obłożenia w państwa lokalu, tyle takie rozliczenie państwo dostaną. W przypadku kondo hotelu kupujemy obiekt wykończony i wyposażony pod klucz i od tej kwoty również liczą się wszystkie przychody, czy też minimalny czynsz w wysokości 5%. W przypadku apartamentów istnieje możliwość wykończenia lokalu oczywiście u nas, ale standardowo są sprzedawane w standardzie deweloperskim. W przypadku kondo hotelu te koszty obsługi ponosi operator, mówimy tutaj o mediach w głównej mierze, natomiast w przypadku apartamentów te koszty ponoszone są przez właściciela. No i to, co mówiliśmy wcześniej, kondo hotel to raczej niewielkie zaangażowanie, właściwie brak tego zaangażowania, polega ono na wystawieniu tylko i wyłącznie raz na kwartał faktury i sprawdzanie stanu konta, czy się zgadza. Natomiast w przypadku apartamentów tę pracę w dużej mierze zabiera operator, ale część rzeczy trzeba po prostu wykonać samemu. Ale warto też dodać to, że hotele, które pracują w systemie kondo w tej chwili w Gdańsku, które wyszły spod ręki DECPOL, to hotele, które rzeczywiście mają się czym pochwalić, bo wyniki są bardzo dobre. To prawda. Jedna z naszych inwestycji to jest hotel Number One przy ulicy Jaglanej. W zeszłym roku dla naszych klientów przywiozło 8-7% zwrotu z inwestycji, tak więc bardzo przyzwoity wynik. Powiedziałem o tych częściach różnicach między jednym modelem a drugim. Jest kilka części wspólnych. To, co ważne, to bezpieczeństwo umowy i tak naprawdę w tego typu inwestycjach mieszkaniowych, nieruchomościowych właśnie są dwa ryzyka. To jest pierwsze, to jest kwestia wybudowania. O tym myślę tutaj z tym 27-letnim doświadczeniem DECPOL-u nie ma co się martwić. Natomiast jeżeli chodzi o część operatorską, to również podpisujemy umowę z doświadczonym operatorem, którego to już będzie trzeci hotel i kilkaset apartamentów już w tej chwili w wynajmie. Warto czytać umowy, my do tego zachęcamy. Nie jest może to najkrótsza umowa, ale rozpatruję wiele przypadków, które mogą po prostu nam na inwestycji powstać. Ten doświadczony operator to już sieć apartamentów i hoteli. Tak jak mówiłem, już kilkaset jednostek, które pozwolą nam optymalizować koszty, wymieniać między sobą klientów po to, żeby właśnie jeszcze większe zyski przywozić dla naszych inwestorów. Lokale są z odrębną własnością, państwo kupujecie lokal na księdze z księgą wyczystą, którą oczywiście można obciążyć hipoteką, natomiast nie jest to kupowanie udziału w żadnej spółce, po prostu kupujemy lokal. Lokale na inwestycji Sol Marina są na 23%, co umożliwia nam dodatkowe optymalizacje podatkowe. I tutaj warto zwrócić uwagę, że bez względu na to, czy państwo kupujecie na firmę, czy na osobę fizyczną, ten VAT absolutnie w 100% jest do odliczenia. Warto skontaktować się z naszym doradcą podatkowym. Ta usługa w DECPOL jest bezpłatna i porozmawiać na temat innych możliwości również optymalizacji podatków przy zakupie właśnie nieruchomości. Na co warto zwrócić uwagę, to dwa źródła zysku, czyli czynsz i wzrost wartości nieruchomości w czasie. O tym pierwszym raczej pamiętamy, bo wystawiamy fakturę, tak jak mówiłem, raz na kwartał, natomiast w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w czasie warto to sobie przeliczyć. Ja dzisiaj krótki przelicznik pokażę tego, jak to wygląda, gdzie przyjmę tylko i wyłącznie 3% wzrost wartości rocznie, czyli tak naprawdę inflację, jaka w tej chwili w Polsce występuje, ale są to naprawdę, można powiedzieć, magię liczb, gdzie pokazujemy, jak szybko ta nieruchomość potrafi w ciągu kilku lat urosnąć. Ale nie jest magią, Sebastian, to, co rzeczywiście wydarzyło się na wyspie Spichrzów, w której również pamiętam to zdjęcie, kiedy właściciel firmy, pan Mariusz Tuchnin, stał razem z tobą bodajże w dole, w którym miał powstać hotel i apartamenty Nowa Motława.
wtedy prognozowaliśmy tą cenę i wydawała się być ona dla nas wysoka. W efekcie finalnym pamiętasz, jakie w tej chwili są wartości, za które są sprzedawane apartamenty? Tak, rzeczywiście pamiętam to zdjęcie. Inwestycja w Nowa Motława na Wyspie Spiszów, również zapomniane miejsce, czyli takie, które przez lata nie doczekało się właśnie inwestycji. Trzeba było to po prostu dojrzeć, a tą umiejętność Techpol posiada. Sprzedawaliśmy tam lokale po około 8-9 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W tej chwili coś około 16 tysięcy dostać jest naprawdę, naprawdę ciężko. Tak więc w krótkim okresie czasu, bo to tak naprawdę minęły 3 lata, no razy dwa tak naprawdę, jeżeli chodzi o zainwestowane kwoty. I teraz co prawda my nie mamy tej szklanej kuli, ale ta wyspa Sobieszewska, w której powstanie, co później Państwu pokażemy również na planszy, kilka naszych inwestycji, to też będzie taka fajna destynacja, a no jeszcze będzie oparta o wodę. Zdecydowanie będzie to dobra inwestycja, tym bardziej patrząc na tego typu nieruchomości za granicą, w szczególności Skandynawia, no to kwoty te można mnożyć razy 4 tak naprawdę. I dostępu do cumowniczych miejsc jest naprawdę jest ciężko, właściwie są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania również dźwigni finansowej, to nieruchomości są najlepszą formą wykorzystywania tego. Również przedstawię dzisiaj Państwu krótkie wyliczenie na ten temat. Na planszy Państwo widzą możliwość zainwestowania w Kondo Hotel, gdzie kwota inwestycji to 468 tysięcy złotych, a zwrot do właściciela to 32 tysiące złotych, czyli 7% zwrot z inwestycji. Taki planujemy, raczej są to założenia krytyczne. Takie wolimy pokazywać, także później ewentualnie mieć możliwość pochwalenia się czymś po prostu więcej. Druga plansza pokazuje wartość inwestycji w apartament dwupokojowy, czyli tą możliwość również korzystania z niego. Tutaj założenia są 60% wynajmujemy, 40% korzystamy. Wartość inwestycji to 719 tysięcy złotych, gdzie założone już jest 2,5 tysiąca złotych na wykończenie i wyposażenie lokalu. Roczny zysk dla właściciela to jest 35 tysięcy złotych, pomniejszone o koszty mediów, czyli wzrost na poziomie 5%, tak jak mówiłem, jest mniejszy zwrot, ale możliwość wykorzystywania praktycznie nieograniczona przez właściciela lokalu. W krótkich liczbach też przedstawiłem Państwu możliwość wykorzystania dźwigni finansowej. Ta dźwignia finansowa jest policzona dla lokalu kondo hotelowego, gdzie kredytujemy tą inwestycję w proporcji 30-70, czyli 30% wkładu własnego, a 70% to jest kredyt bankowy, czyli ta wartość zainwestowanej kwoty to jest 140 400 zł. I kredyt jest wzięty na 15 lat, czyli tyle, ile trwa okres trwania umowy. I po jednej stronie mamy potencjalne wpływy, po prawej stronie wydatki i ten zwrot na inwestycji roczny, tak zwany ROI, czyli 18 549 to są te wpływy minus wydatki i zainwestowana kwota 140 000 zł. To nam daje ROI na poziomie 13,2%. Tak jak widzieliśmy tam wcześniej, zainwestowanie całej kwoty ze środków własnych da nam zwrotu na poziomie 7%. Przy wykorzystywaniu kredytu dźwigni finansowej ten zwrot nam po prostu rośnie praktycznie dwukrotnie. Kolejna plansza pokazuje potencjalny dochód z inwestycji. Czyli również mamy tutaj inwestycję kondo hotelową, ona jest przeliczona bez dźwigni finansowej. Wypłacone czynsze roczne to 489 tysięcy złotych. Możliwość amortyzacji, lokale usługowe, lokale mieszkalne, nieruchomości amortyzujemy 2,5% w skali roku przez 40 lat. To nam daje oszczędności podatkowych 33 tysiące złotych i koszty podatkowe przez ten okres to 18 tysięcy. No i wspomniany wcześniej wzrost wartości nieruchomości w czasie, czyli ta inwestycja na kwotę 468 tysięcy złotych przez 3% wzrost wartości roczny da nam po 15 latach 729 tysięcy złotych. Jest to tylko i wyłącznie wzrost o inflację,
nie ma założeń wzrostu samej nieruchomości, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli przez powstanie tego miejsca, przez powstanie innych inwestycji, budowę następnych etapów, no w ogóle rozwój naszego kraju, to właśnie taka kwota może, do takiej kwoty nam może urosnąć. Po drugiej stronie mamy koszty utrzymania, koszty inne i koszt sam zakupu nieruchomości. Przychody minus koszty daje nam kwotę 704 tysiące złotych. Tyle po 15 latach przy zainwestowaniu 468 tysięcy złotych powinno nam zostać. Tak więc podwoiliśmy tak naprawdę to, co włożyliśmy. Inwestycja w cegłę, czyli to, co zwykle powinniśmy robić. Mateusz, jakie ty masz podejście do inwestowania? No ja przede wszystkim inwestuję w siebie. I to się sprawdza, ale no prawda jest taka, że myślimy przyszłościowo i w rodzinie z żoną mamy taką zasadę, że raz na 5 lat inwestujemy w nieruchomość. Z nastawieniem też, że to nie będzie aż 15 lat, chociaż tutaj bardzo mnie zainteresowało to, co pokazałeś Sebastianie, o czym też rozmawiamy. I tak, prawda jest taka, że Solmarina bardzo nam się podoba. Mieszkamy w Trójmieście, może nie będzie to nasz second home, ale myślimy także, że ja tam będę dosyć często przy różnego rodzaju aktywnościach, które będziemy wspólnie prowadzić, ale to jest jednak wyjątkowe miejsce, gdzie myślę wiele osób będzie przyjeżdżać i chciało korzystać chociażby z zacumowanych tam jednostek, więc no, będziemy o tym rozmawiać. Ale prawda jest taka, że Mateusz, takie miejsce nie może się odbyć bez ciebie. To jest miejsce, w którym opieka nad jachtami, opieka nad poprawnym działaniem nabrzeża, kapitanatu, no i też nasze powiązanie, ty z Deckpol Developer, to takie połączenie, które jakby wiąże się czysto w DNA. Zaplanowaliśmy dużo działań związanych z Yachtmaster. Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu. Solmarina to miejsce wyjątkowe. Od samego początku przyświecała nam idea, żeby właściciele jednostek, którzy zacumują swoje jachty w Solmarinie, czuli się komfortowo, mogli spać spokojnie. I dlatego stworzyliśmy Yachtmaster. Yachtmaster zajmie się opieką nad jachtami i tą firmę będę prowadził razem z Piotrkiem Ostrowskim, którego zaprosiłem na dzisiejsze spotkanie. Cześć Piotr. Cześć Mateusz. Ale zacznijmy Mateusz od tego, że sercem Mariny jest Bosmanat, jej profesjonalny harbormaster, który będzie dbał o bezpieczeństwo postoju jednostki w marinie, o porządek w marinie, a także, a może i przede wszystkim, jeżeli będzie potrzeba, pomoże żeglarzom, motorowodniakom bezpiecznie zacumować w marinie. Czyli można powiedzieć, że Harbor Master zadba o wszystko, co jest od strony lądu. Pomosty, instalacje, woda, prąd. Dobrze mówię? Dokładnie. Znakomicie, czyli mamy Harbor Master w Solmarinie, ale to, co ją wyróżni, to jest oferta Yachtmaster. I tu zaproponujemy coś, co jest rzadko spotykane, całkowity komfort, całkowitą opiekę nad jachtami właścicieli tych jednostek. Piotr, opowiedz trochę więcej o tym, co proponujemy w ramach Yachtmastera. No, przygotowaliśmy parę pakietów, z których będą mogli skorzystać właściciele jednostek, a wśród usług wchodzących w skład tych pakietów m.in. porządek na pokładzie, porządek pod pokładem, sprawdzenie systemów, przygotowanie ogólnie rzecz biorąc jachtu po rejsie do następnego rejsu. Znakomicie, czyli wszystko tak naprawdę, co marzę o czym, kiedy zostawiam jacht po weekendzie i chciałbym przed następnym weekendem, żeby było wszystko przygotowane i żebym nie musiał na to na dużo czasu poświęcić. Fantastycznie, a co wtedy, kiedy dojdzie do jakiejś większej awarii albo no, co w przypadku zimowania jachtu? No, zimą będziemy jednostki przeprowadzali do miejsca zimowania. Tam bezpiecznie wyslipujemy jednostkę, przygotujemy ją do sezonu zimowego. Po sezonie zimowym wodowanie, przygotowanie do nowego sezonu i przeprowadzenie jednostki do Solmariny. Yachtmaster będzie miał także swoją ekipę techniczną. W przypadku mniejszej lub większej awarii będziemy szybko na to reagować po to, żeby nie tracić dni pięknych, mam nadzieję, słonecznych w sezonie, żeby cieszyć się swoim jachtem mogli właściciele. Yachtmaster to także część szkoleniowa, to będą także rejsy, to będzie także sugestia najlepszych skipperów, żeby mogli pomóc prowadzić jednostkę, czy to po Zatoce Gdańskiej, czy po Morzu Bałtyckim. Zadbamy o to, żeby każdy mógł szkolić, a także podnosić swoje umiejętności dzięki Yachtmasterowi właśnie na terenie Solmariny.
Piotr, cieszę się, już się nie mogę doczekać sezonu 2021. Jachtmaster już szykujemy, będzie gotowy wraz z rozpoczęciem sezonu żeglarskiego. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. No i co? Niech sezon trwa. Dokładnie. Dziękuję, cześć. Prowadzenie takiej mariny to duża odpowiedzialność. Powiedz Mateuszu, jak zamierzasz to tego dokonać, aby było to naprawdę perfekcyjne? No, bardzo starannie podeszliśmy do tematu związanego z jachtami. To, że one tam wpłyną, będą zacumowane i to, żeby porządek funkcjonował na terenie Sol Mariny, o to zadba Harbour Master, czyli można powiedzieć bosmanat tej samej mariny. Natomiast to, na czym na pewno właścicielom jednostek będzie bardzo zależeć, to żeby mogli, żeby no, wiedzieli, że przy ich jachtach motorowych czy żaglowych ktoś będzie czuwał. I my w ramach firmy Yachtmaster o coś takiego zagwarantujemy. Każdy, kto się zdecyduje na współpracę z Yachtmaster, będzie mógł wybrać sobie odpowiedni poziom tej opieki nad jachtem. Mam na myśli czystość, no, której zawsze mi zależy, żebym zostawiam po weekendzie to wszystko, z czego korzystaliśmy i chciałbym przed następnym czwartkiem czy piątkiem, jak przyjedziemy, żeby wszystko wyglądało ładnie, schludnie, było wysprzątane i na zewnątrz, i czasami nawet w środku, żeby olej był sprawdzony w przekładni silnika, żeby zawsze woda była zatankowana, żeby nawet często zaprowiantować jacht, bo często zależy nam bardzo na czasie i żeby nie musieć tego mieć na głowie. Dlatego chcemy, żeby klienci i właściciele jednostek spali spokojnie, najlepiej w Sol Marinie, w swoich apartamentach, ale jak przyjadą, po prostu, żeby mieli to wszystko zrobione. I dlatego mogę powiedzieć, że każdy kamyczek podnieśliśmy, zobaczyliśmy z różnych stron i przygotowaliśmy coś, co będzie świetnie funkcjonowało wspólnie z Harbour Masterem, czyli Yachtmaster i Harbour Master, tak żeby właściciele jachtów i wszyscy, którzy z nich będą korzystać, mogli cieszyć się z tym, co najpiękniejsze. Szybko wypłynąć na Zatokę Gdańską, popłynąć na gofry do Sopotu, na kolację do Gdyni, albo później wpłynąć do Gdańska. Naprawdę jest co zwiedzać jachtami w tamtej okolicy. Ale rozumiem, że obsługa Yachtmaster nie musi tylko dotyczyć rezydentów, właścicieli jachtów. Ja, jeżeli nie mam swojego jachtu, a przyjadę do Sol Mariny po to, żeby przenocować, na co mogę liczyć ze strony Yachtmastera? Tak, Yachtmaster będzie posiadał także własne jednostki, a także niektórzy właściciele jachtów, którzy będą tam cumować swoje jednostki, może będą chcieli także udostępnić je do czarteru. Mhm. I także Yachtmaster będzie tym taką ofertą się zajmował i taką opieką także prowadził. Więc tu każdy, kto przyjedzie, będzie mógł zobaczyć, co mamy do zaproponowania i skorzystać. Nie tylko z samego czarteru jednostki, ale także podszkolić się, bo także będziemy mieli własnych instruktorów i obsługę techniczną. Wszystko zadbamy także zimą, to wiadomo, że trzeba jachty wyciągnąć, zabezpieczyć. No, chodzi o kompleks. Tak jak wy, budując Sol Marinę, patrzycie całościowo na to, co potrzebuje klient, można powiedzieć, gość, właściciel takiego apartamentu, tak samo my wspólnie z wami tak naprawdę podeszliśmy do oferty Yachtmastera, więc no powiem szczerze, naprawdę myślę, że stworzymy coś wyjątkowego. Taksówka wodna? No tak, o tym też myślimy, żeby popłynąć do centrum Gdańska, zacumować przy targu rybnym, wysiąść, pójść do knajpki z przyjaciółmi, ze znajomymi, super, z rodziną, wrócić też tą taksówką, wszystko na telefon. Więc no tak, myślimy, jak powiedziałem, o wszystkim. Czyli można realizować najskrytsze marzenia. Inwestycja staje się inwestycją taką, nie chcę użyć luksusową, elitarną, ale rzeczywiście taką, której znajdę tam bardzo wiele elementów, do której warto wracać, którą warto po prostu mieć. Ale to też niezwykła odpowiedzialność, i którą powziął Decpol Developer, decydując się na budowę tej inwestycji. Sebastian, jakie były argumenty ku temu, żebyśmy to zaczęli budować? No tak, uzupełnię Twoje słowa, rzeczywiście myśleliśmy o inwestycji komplementarnej. I tak samo podchodzi jak master, tak, mnie najbardziej interesują te szkolenia, żeby rzeczywiście ten swój patent móc w końcu wykorzystać i wypłynąć na morze, na szerokie wody. Ale rzeczywiście o inwestycji Sol Marina myśleliśmy o komplementarnej inwestycji do miejscu, którego chcielibyśmy po prostu sami wracać i być. I nie jest ona jakimś takim wymysłem zarządu, właściciela Decpol, jakby o same inwestycje, natomiast bardziej taką drogą ewolucji,
rozwoju firmy Deckpol no kolejnym krokiem, tak, do budowania właśnie swojego portfolio. I tutaj to, co rozmawialiśmy wcześniej, czyli to bezpieczeństwo, które powinno być przy tego typu inwestycjach, właśnie w Deckpolu jest. I dwa zdania na ten temat chciałbym Państwu przybliżyć. Nawet trzy, proszę bardzo. Trzy zdania o czterech działalnościach Deckpol Developer i Deckpol SA, czyli grupie kapitałowej Deckpol. To głównie generalne wykonawstwo, część deweloperska, o której rozmawiamy, produkcja łyżek koparkowych i produkcja prefabrykatów betonowych, które produkujemy od krótkiego czasu w Toruniu. Osoba Mariusza Tuchlina, który już od 27 lat prowadzi tą firmę, w 1993 roku była to jednoosobowa działalność gospodarcza, a tak naprawdę już w 2015 roku jedna ze spółek giełdowych warszawskiego parkietu giełdowego, świetnie sobie radząca, w 2017 to najlepsza spółka giełdowa roku. Inwestując pieniądze w Deckpol można trzykrotnie było zarobić na nich. A dla Deckpol Developer to ważne wydarzenie to rok 2019, gdzie wyodrębniliśmy się z grupy kapitałowej do osobnego podmiotu i od tego czasu tą działalność prowadzimy właśnie w oddzielnej spółce. Jeżeli chodzi o dane finansowe grupy, to odesłałbym Państwa do strony internetowej, do szczegółowych raportów. Natomiast najważniejsze rzeczy to bezpieczeństwo, znowuż o czym mówimy, czyli o dobrym stanie całej grupy Deckpol SA. To już prawie w 2020 roku będzie miliard przychodów, również idące za tym wzrosty marży EBIT. To, co chciałem tutaj Państwu zwrócić uwagę, to jest cały czas ta tendencja wzrostowa. Liczby są duże, ale tak naprawdę ważniejszy dla nas jest ten wzrost. Deckpol to młodzi, ambitni ludzie, którym cały czas się chce, którzy cały czas walczą o lepsze wyniki. Tak więc naprawdę te trendy powinny się utrzymać również dalej. Jeżeli chodzi o samo generalne wykonawstwo, to największy udział w całej grupie prowadzony przez dużą rzeszę inżynierów. Jeżeli chodzi o samych inwestorów, dla których budowaliśmy, to potęgi jak IKEA, to duże firmy, duże koncerny logistyczne jak Panattoni czy 7R, ale wykonywaliśmy również mniejsze rzeczy, ale bardziej specjalistyczne. Tutaj na zdjęciach Państwo widzicie szpital MedFarmy, który wyjątkowo restrykcyjne obostrzenia ma i ta praca była bardzo wymagająca od nas zupełnie innych umiejętności, bardziej specjalistycznych. Centra handlowe, hale produkcyjne, to jest to, w czym Deckpol się najbardziej specjalizuje, ale wykonywaliśmy również galerie handlowe, jedna z ostatnich, chyba największa w naszym portfolio, to i dość trudna, bo podczas działającego centrum handlowego te prace wszystkie się odbywały, to inwestycja Atrium na Targówku w Warszawie, dość też specyficzna praca. To, co też wykonujemy, to hotele, kilkanaście już wykonanych ich w Polsce. Ten, który Państwo widzicie na zdjęciu, to hotel Almond, hotel czterogwiazdkowy w Gdańsku. Również wyjątkowa praca, bo wymagająca znowuż umiejętności wykańczania lokali, wyposażania ich, tak więc tutaj też te umiejętności w swoim portfolio posiadamy. No to muszę dodać do hoteli, że to też dosyć ważne, ponieważ Deckpol ma taką bardzo fajną metodę rozwoju. My się rozwijamy metodą ewolucji, a nie rewolucji. Zatem zanim zaczęliśmy budować kondo hotele, czyli już hotele dla naszych inwestorów, czyli dla Państwa, budowaliśmy te hotele, najpierw uczyliśmy się ich budować, później te hotele powstawały dla sieci hotelowych. To nauczyło nas budować te hotele. Później zaczęliśmy budować hotele dla siebie i je prowadziliśmy po to, aby nauczyć się działalności operacyjnej. Dzisiaj śmiało możemy oferować pokoje hotelowe, tak jak na Solmarinie w Kondo Hotelu, dla Państwa, wiedząc, że po prostu potrafimy to robić. Tak, mapa inwestycji Deckpol to praktycznie cała Polska. Tych kropek dochodzi coraz więcej. Nie mamy tutaj mapy jednej naszej inwestycji, to była inwestycja zagraniczna na Litwie, ale cały czas Deckpol myśli o tym, żeby wyjść właśnie poza granice naszego państwa.
Produkcja od sprzętu do maszyn budowlanych to takie popularne w Dekpolu łyżki koparkowe. Każdą inwestycję trzeba rozpocząć od dziury w ziemi, żeby wybudować fundamenty, więc produkujemy też takie rzeczy. To bardzo duża ilość wyprodukowanych łyżek i bardzo poważni dostawcy. Dostarczamy dla największych światowych koncernów produkujących koparki, sprzęt budowlany, Bobcat, Caterpillar, Volvo, to są potęgi światowe. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że Dekpol Steel jest numerem jeden w Polsce. Myślę, że wkrótce zespół Andrzeja Kuchtyka, który bardzo intensywnie w ostatnich latach się rozwija, to będzie numer jeden w Europie, a być może i na świecie, bo tak naprawdę kraje, do których dostarczamy na dzień dzisiejszy nasze produkty, to cały świat, przez Australię, Europę, Afrykę, po Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o samą działalność deweloperską, to od 13 lat już jest prowadzona w Dekpol, zaczynała w segmencie popularnym. To już 24 inwestycje zrealizowane i około 3000 wybudowanych mieszkań, co dla nas jest bardzo ważne, jesteśmy z tego dumni. Bardzo dużo klientów mamy powracających, to klienci, którzy u nas kupowali swoje pierwsze mieszkanie i przez te 13 lat rozwijali się rodzinnie, rozbudowywali swoją rodzinę i pozostali razem z nami, zwiększając swoje mieszkanie, ale to też klienci inwestycyjni, którzy zrobili z nami pierwszą swoją inwestycję nieruchomościową i można powiedzieć, że inwestycję grano, którą dawaliśmy w maju tego roku, to około 40% klientów to byli klienci powracający, którzy już wcześniej z nami właśnie zainwestowali. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni, to praca całego zespołu. Kilka zdjęć inwestycji w segmencie popularnym, tak jak mówiłem, to największy nasz segment i od tego zaczynaliśmy. Dekpol Developer przechodził przez również segment podwyższony, kilka inwestycji zrealizowanych w tym segmencie właśnie, no i segment premium, tutaj pokazane trzy inwestycje, inwestycja Nowa Motława, wspomniana Grano i mniejsza inwestycja na Półwyspie Helskim w Juracie, Verano Residence. To, co mamy w najbliższym czasie do zrealizowania, to kilka projektów większych. Stawiamy w tej chwili bardzo mocno na architekturę. Pokazujemy Państwu w tej chwili inwestycje w Warszawie. Jest to hotel 3- i 4-gwiazdkowy przy ulicy Prązyńskiego vis-a-vis targów Expo. Następną inwestycją w przygotowaniu jest inwestycja Grano Residence, o niej wspomniałem chwilkę temu. To kolejna inwestycja na Wyspie Sobieszewskiej, która jest zlokalizowana między dwoma parkami, rezerwatami przyrody w otulinie lasu, 300 metrów od morza, i inwestycja w przygotowaniu we Wrocławiu, to jest inwestycja przy ulicy Braniborskiej, tutaj również mocno stawialiśmy na architekturę, do tego zobowiązuje nas miejsce, bo tak naprawdę jest to środek miasta, blisko starego miasta, Starówki we Wrocławiu. To chyba to tyle. Bardzo dziękuję, Sebastian. Sylwia, chciałem Ciebie zapytać, bo też jesteś z nami i masz najbliższy kontakt z klientami. O co Ciebie pytają klienci, bądź pytają osoby, które współpracują z Tobą? Co dla nich jest najważniejsze? Co jest najistotniejsze w samej inwestycji Solmarina? Bardzo często pytają przede wszystkim o ten nasz największy atut, który tutaj wspominany jest, czyli te miejsca cumownicze. Oni chcą mieć pewność, że miejsce będzie czekało, tak, cały dzień mamy rejs i ta pewność, że te miejsce tutaj na nich będzie czekało. To jest taki główny punkt, o który tutaj pytają. Jednak to, co jeszcze mi wpada do głowy, bo to oczywiście taki priorytet, ale też to, co daje Wyspa Sobieszewska, czyli to jest dużym plusem, ten spokój, ta natura, to, co oferuje ta plaża w Gdańsku. Plus całoroczne tak naprawdę atrakcje wszystkie, które są dostępne w Gdańsku na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Więc pomimo, że tutaj mamy 15 kilometrów, absolutnie to nie jest żaden problem dla klientów, wręcz przeciwnie, bardzo duży atut, bo dzięki temu mogą pogodzić nawet, powiem szczerze, czasem jak pary do nas przychodzą, tak, to część chce spędzić troszkę dni na takim intensywnym zwiedzaniu, a później trochę spokoju, więc myślę, że o tym najgłównie. Ty, Mateuszu, też masz kontakt, wiem o tym, bo rozmawiamy bardzo często z swoimi kontrahentami, z osobami znajomymi i wiem, że też opowiadałeś o Solmarinie. Jakie były wrażenia w ogóle osób, którym pokazałeś Solmarinę? No, przede wszystkim takie, że to jest
niespotykana inwestycja w Polsce i to, że ona już powstaje, że już jest cała praca, budowa tak zaawansowana, zaraz do mariny, do tego basenu jachtowego w pierwszym etapie zostanie wpuszczona woda, już pomosty staną, już będzie można wpłynąć w Kwietniu swoją jednostką i można powiedzieć wręcz w kapciach wejść do swojego mieszkania, do swojego apartamentu, to jest ta wyjątkowość. Wszystko jest jeszcze ciekawie, że można w przeciągu 3-3,5 godziny dojechać z Warszawy wręcz do swojego apartamentu, zostawić tylko rzeczy, zejść do jachtu i wypłynąć. 10 minut to zajmie, żeby wypłynąć na Zatokę Gdańską. I to wszystko sprawia, że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To jest myślę, że ważne w tej całości. I to będzie bardzo ładnie wyglądać, co zresztą widzieliśmy na wizualizacjach. Mogą Państwo też wejść na stronę internetową Solmariny i zobaczyć, z jakim smakiem jest to zrobione. Bo tam nie ma przesytu tej architektury. Wręcz powiedziałbym, że jest bardzo dopasowana do tego miejsca, do tej natury, którą ją otacza, a z drugiej strony też do takiego użytkowa jest to wszystko. Więc myślę, że to się najbardziej wszystko podoba tym, z którymi rozmawiam o Solmarinie. Super. Bardzo Wam dziękuję, bo to naprawdę bardzo ważne spotkanie. Cieszę się, że mogliśmy o tym opowiedzieć. Drodzy Państwo, nam na pewno się nie udało odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie mogą paść. Jesteśmy do Państwa dyspozycji cały czas. Oczywiście obiecujemy to, że spotkamy się w kwietniu, w połowie kwietnia, na początku maja, o czym będziemy też szeroko informować już w Solmarinie. Miejmy nadzieję, że czasy na to pozwolą. Tutaj po prostu nie da się nie przyjechać. Czyli jednym słowem, trzeba przyjechać. Trzeba przyjechać do Gdańska, spotkać się z nami. My z chęcią, z Państwem wybierzemy się na Solmarinę i ją pokażemy tak po prostu, będąc tam. Przy pięknie oplatającym słońcu to miejsce jest przeurocze, ale o tym trzeba przekonać się na żywo. Dzisiaj bardzo dziękujemy Państwu za udział. Było nam bardzo miło, że mogliśmy się spotkać i do zobaczenia na Solmarinie.